Siemano ziomki. Dzisiaj oględziny Forda K. Zobaczymy co i jak. Jak się dałem w chuja zrobić. Mam dwie części nowe. Nie ma lipy. Nie ma druciarstwa, kurwa. Paseczek. Jest problem. Może ktoś z was zmienił. Jest tak chujowy dostęp do wymiany paska, że nie wiem jak to zrobić. Może ktoś wymieniał, podpowie coś, czy jak. Dobra, jedziemy z koksem. Dobra, wymieniamy fiterek na nówkę. Kurwa, pół samochodu trzeba rozkręcić, żeby fit wymienić. Pasuje. Dusz. Nie no, za duży. A co to jest? Dobra, nie zmienimy. Filtr jest nie od tego samochodu. Kurwa, numery są. Nie ma nic. Nie ma numerów na tym. Ja pierdolę. No i co? Co w takiej sytuacji się robi? Nie ma wyjścia. Oh shit! Oh shit! Lepsze to niż nic. No i dobra. Kręcamy. Dobra, przejdźmy do obejrzenia samochodu. Druciarstwa. Pokażemy. No i dobra. Teraz wytłumaczcie mi, jak tam kurwa zmienić ten pasek. Tam nawet nie ma jak ręki wsadzić. Nie wiem, czy to widać w ogóle na kamerze. Jak tu zmienić pasek? Jedyna opcja, jaką widzę, to chyba od spodu jakoś. Czy tu coś się rozkręca to? Nie, to jest od silnika, kurwa, mocowanie. Nie wiem. Jak ktoś zmieniał, to może mi da cynk, jak to zrobić. Tam jest tyle rolek. Trzeba poszukać w internecie w ogóle, jak to jest poprzekładane. Dobra. Mniejsza z tym. Luknijmy, co tu w samochodzie jest grzebane. Pierwsze, co się rzuca w oczy, od razu przy lampie jakieś kurwa klejenia. Oczywiście to jest w ogóle już... Puszerka. Jak tak można naprawić? I kto to mówi, kurwa. Dobra, patrzcie, ten plastik. Już wcześniej to pokazywałem. Niemożliwe, że on jest stąd. Tam na końcu jest jeszcze dokręcony, kurwa, nie widać. Dokręcony jakimś wkręcikiem, blachowkrętem. Jakby był stąd, to chociażby był jakoś równomiernie rozłożony na całym tym, a jest
niesymetrycznie. Coś tam jest jakby, chuj wie, szpachla, jakaś masa gumowa rozłożona. Jest ewidentnie zamaskowanie jakiegoś shitu. Nawet docięcie tego plastiku jest jakieś kurwa rzeźbienie. Także raczej to tutaj nie było. To już widać, przesunięta chłodnica od klimatyzacji. I to kurwa, to mnie rozpierdala. Jak można tak bezczelnie kurwa zrobić? Ja cię kręcę. Nie, ewidentnie ta strona jest pchnięta. I nawet dlatego ta chłodnica się pewnie przesunęła. Teoretycznie jest klimatyzacja niby do nabicia. Jak to każdy sprzedający twierdzi, że wystarczy tylko nabić. Ale co tu chcieć, samochód stary. 99 rocznik. Coś mi tu kurde gdzieś nie pasowało. Zagięta rurka była od wspomagania chyba. I to, zobaczcie, tu jest taka rureczka. To jest od wspomagania, ona się kurwa rusza. To tak powinno być? Tak letko? I nie cieknie? No nie, może tak powinno być. Tutaj w silniku więcej tam nic nie dojrzałem jakiś. A dojrzałem ewidentnych. A dojrzałem jeszcze tu. To jest ciekawa sprawa. Kurwa, nie będzie widać pewnie. Oh shit! Oh shit! Zobaczcie, jak to trzeba kurwa oglądać samochód. Kurwa, nie widać. Albo widać, tylko ja nie widzę. Tam gdzieś ewidentnie jest rozklejone jakiś spawiecz w grzewie. Co za chuj, nie widzi tego. Ale wydawało mi się, że przez moment tam było to widać. O, jest teraz widać. Czy to spaw, czy to ta guma puściła. Także tak, to by więcej nic nie było. Wycieraczki jedynie co tam wygięte, że w ogóle nie ścierają z szyby, ale to jest mały szkopulik. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Zewnętrznie nie ma tragedii. To było przystawione do krzaków. Nawet tego nie widziałem, że tu taki kurwa pogięty jest. No i co tu jest? Kurwa progi. Progi, kurwa, progi. Moja ulubiona kurwa rzecz. Też tu kurwa już widzę. Nie jeden łapaj wsadził. Tak, podłoga jest. Nie ma chyba tragedii. Albo jest zakitowana, także nie widać. Nie jest źle, to coś jest grzybane, ale oczywiście popuchnięte do tego. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. Tu jest git. To takie metalowe powinno być. Aż takie zacieki kurwa na szybach.
No nieładnie, no nieładnie, to wszystko się kurwa nie trzyma kupy. Tu nie ma tragedii, tu nie ma tragedii. Zobaczmy tutaj. Tu powinien być zapas, ale jest w bagażniku. Już tu podłoga jest w miarę zdrowa. Wydech niby był robiony cały, ale co mi wydech, kurwa, progi są ważne. Nie wiem dlaczego tu było trochę błota, czyż po powodzi samochód. Z tej strony nie jest też źle, a nie, może i jest źle. Jezus, jak ja nienawidzę takich, kurwa, robót. Nienawidzę czegoś takiego. Teraz zajrzymy tam do środka. Tu zobaczcie, kurwa. Ja nie wiem, kto tu coś robił. Ktoś mu chyba, kurwa, błotnik nie pasował w tym samym miejscu. W tym miejscu też takie jest ugięcie. Okej, to szczegół. Tutaj trochę odchodzi, kurwa, ten lakier. Nie jest źle. Opony trochę lipne, zjechane od środka. Z tej strony to jest, kurwa, w ogóle zjechamy. Na samym kancie, kurwa, jest łysa. No i kicha taka, no kicha, no kurwa, kicha. O, widzę czerwony, chyba ten samochód był wcześniej. Albo podkład. Nie, no, chyba czerwony był, kurwa. Dobra. Tył, tutaj nie ma co otwierać. Tam był git. Zobaczmy od środka, jak to wygląda. Tu już widać, kurwa, jakieś grzebanie. Najlepszy sposób na sprawdzenie, kurwa, samochodu. Pozdejmować te uszczelki. Zobaczcie, kurwa, moja szkoła musiał, kurwa, oglądać moje filmy. Nie, 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 nie. Niemożliwe. Nic nie było tak zrobione. Też jest, kurwa, okej. Dachowania nie było. Ale teraz to ci, to was, kurde, zaskoczę. Zaskoczę was, niesamowicie was zaskoczę. Zobaczcie, kurwa. Zobaczcie,